Oj widzowie, dawno nie było Parionowa na tym kanale. Ostatnio nagrywamy mnóstwo innych filmów, więc pora wrócić na Parionowo i zobaczyć, co tutaj przez ten cały czas się działo. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje na kanale, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19, a tylko wam tak powiem, że od przyszłego tygodnia tu będą się działy dalej te rzeczy, co się dzieją, tylko bardziej chodzi o to, że od przyszłego tygodnia, czyli po tym weekendzie, chyba będzie reaktywowany kanał Szczypson Plus, więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ będą tam odcinki. Również będę się starał robić je codziennie, no bo teraz jak wiecie, po szkole skończyłem szkołę, jestem wolnym człowiekiem, można działać. Ale o więcej będziemy sobie rozmawiać po intrze, więc uwaga, intro. Witam wszystkich bardzo serdecznie po intrze. Tradycyjnie zaczynam przed moim domkiem, no po prostu ten mój domek jest tak piękny, że przed nim muszę zawsze rozpocząć odcinek. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zajdziemy do syna Paliona z tego powodu, że jest na serwerze akurat. Teraz patrzcie, klikny Wantaba, akurat widać, że jest również on na serwerze, więc pójdziemy do niego, ponieważ on nam przedstawi sytuację, jak tutaj wyglądało wszystko podczas, kiedy mnie tutaj nie było, no bo on tutaj dalej nagrywał. Jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje u niego, no to koniecznie wbijcie do niego na kanał, oczywiście link jest w opisie. Tam możecie zobaczyć, co się dzieje, bo ja totalnie nie mam zielonego pojęcia, więc prawdopodobnie część z was będzie nawet bardziej do przodu z informacjami niż ja, no, co jest dużo prawdopodobne, jeżeli śledzicie wszystkie kanały tutaj, które są na Palionowe, więc ja ogólnie polecam. Więc lecę w stronę syna, ponieważ musimy się dowiedzieć jak najwięcej informacji z tym, co się tutaj działo, ponieważ kurczę, nie było mnie tutaj, nie wiem nawet ile, ale teraz mnóstwo było filmów w ogóle nie z Palionowa. Nie wiem, nie pamiętam kiedy ja tutaj byłem. To jest strasznie trudno mi to rozkminić teraz, nie wiem, z jakichś 5 dni temu? Może jakoś tak? Nie wiem, nie pamiętam. O, jest syn, halo! Halo! Halo, halo syn, witam! Co tam u ciebie? Mistrz, no u mnie wszystko w porządku. Chcesz marchewkę, słuchaj, w tych Dziękuję bardzo za marchewkę. Tylko, słuchaj, na sam start naszej rozmowy muszę ci jedną rzecz powiedzieć, której ci jeszcze nie mówiłem. Bo jak widzisz, jest tutaj taka dziura i twój domek lekko ucierpiał. Chciałem bardzo cię przeprosić. To nie nasza wina, to Lucyfer wysadził. I po prostu tak wyszło. A ja myślałem, że to ktoś mi specjalnie cienki w domu wysadził, słuchaj. No ja wyglądam rozwalony, słuchaj, taki syf tutaj był, musiałem ponaprawiać wszystko, kwiatki dosadzić. No widzisz, widzisz. Ja przepraszam w imieniu Lucyfera, no bo my mieliśmy rozbroić bombę, ale nam się nie udało. No i ona tu pierdykła, ale powiem ci, że ten krater już nie wygląda tak źle, moim zdaniem. Dobra, dobra. Może nas tutaj ktoś usłyszeć, a tego naprawdę to nie chcemy. Musimy zaraz powiem, szybko zamknąć drzwi za sobą. No, dobra, no, zamykam. Dobra, posłuchaj, tutaj dzieją się złe rzeczy. Już ci mówię, co się stało. Klos, wiesz, kto to jest Klos? No wiem. Właśnie, gdzie on jest? Żółty, słuchaj, on został chyba porwany. Został porwany przez brata Lucyfera. Dokładnie, co? Słuchaj. Ja nie mogę. Czyli ten brat Lucyfera jest legitny, bo ja znalazłem tak. Nie wiem, czy ty wiesz o takim pomieszczeniu, które jest pod twoim domem, czy nie wiesz? Co? Jakie pomieszczenie pod Nie wiesz o tym? Dobra, to chodź, muszę ci to pokazać. Nigdy tam nie byłem, nie, no proszę cię, no nie mów, jakie pomieszczenie chodź pod moim domem. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Szybko, naprawdę tu się dzieją złe rzeczy. Jest mnóstwo złych rzeczy dzieje, tylko czekaj, musimy zejść tu na dół jakoś, bo ja mam wiadro, więc ja bym mógł sobie skoczyć, ale ty nie wiem, czy umiesz wiadra walić. No, ja mam buty, ja mam ostre buty i diamentowe, to może przeżyją. A, no dobra, no to ja czekam na dole. Dobra, już lecę, czekaj, muszę tutaj... A bo tu masz taki staw, to może... O kurczę. Dobra, dobra, udało się, patrz, to jest tutaj. Co tu jest to pomieszczenie? Ty, Szczypson, ja się boję, to jest... Ja też, no słuchaj, no tutaj, jak ja to odkryłem, to miałem nasrane w galotach. Tyle ci powiem. Chodź, bo tu też, to też dotyczy ciebie w sumie bardziej niż kloca. Ale patrz, wchodzimy tu. Równo pod twoją chatą, sprawdzałem nawet kordy, równo pod twoją. I teraz tak, nie przeraź się tym, co tutaj jest, ale tu jest twoja głowa. Nie, jak to moja głowa, co? Tak, tylko patrz, tu jest napisane, że jesteś jego ulubieńcem. Ale ja nie wiem, ale wcześniej tu było napisane, mój cel. Nie, no niemożliwe, jak to tylko on to zmienił. On to zmienił, ale tutaj to są takie akcje i teraz patrz to. Bo ja myślałem, że na początku, że to jest pokój Lucyfera. Ale... No, ale patrz, ale tu idę i patrz, tu jest przejście za obrazem. I patrz to, braciszek. I tu jest głowa Lucyfera. Jak to? O, ja cię kręcę, nie szybko, musimy z tego uciekać, szybko. Nie wiem, czy tutaj jest bezpiecznie. Dobra, uciekamy, ale słuchaj, sprawa jest taka, bo skoro ten brat Lucyfera jest faktycznie prawdą, no to mamy problem dosyć spory.
Więc powiedz mi, co tutaj się dzieje? Co się działo z wami przez ten cały czas? Mówię, ja naprawdę sam nie potrafię w to uwierzyć. Chodź, wyjdziemy chyba tędy, ja tutaj wodospadem. No właśnie, nie ma stąd wyjścia jeszcze. Dawaj wodospadem tutaj normalnie jak żabki. O, czekaj, a nie od wyjścia chyba. Nie, jest, 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 płyn dalej, płyn dalej. O, dobra, 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 płynę, płynę, płynę. Faktycznie tak pod prąd, no niech będzie. Dasz radę, przyj, przyj. Ej, faktycznie wtedy się da wyjść na samą górę, ale jasny gwint. Teraz to ogarnąłem. Nigdy tędy tak nie wychodziłem, zawsze elytrem wylatywałem. Dobra, gdzie ty jesteś? Jestem, jestem. O, dobra. Szybko, udało się. Posłuchaj, mnie tutaj brat Lucyfera kazał wykonać zadanie. Chodź tutaj, zaraz ci pokażę. A w ogóle widziałeś, co zrobił Palion? Widziałeś tą... Palion? No tak, no przecież Palion jakoś wiatr. To jest jego chata? Dobra, słuchaj, dobra. A widziałeś tego brata Lucyfera chociaż raz? Jest to tak, no właśnie widziałem go i on mi nawet dał zadanie. Wszystko to zaraz ci powiem w swoim czasie tutaj. Dobra, dobra. Zobacz, tu jest jakaś chata, to wygląda jak wioska Paliona. Naprawdę, nie wiem co on tutaj robił. Chyba mu się nie spodobał stary domek, to jest chyba jego nowy domek. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że tutaj Paweł gra? Przecież go tutaj już dawno nie było, ja go tu nie widziałem już wieki. Dobra, dziwne to jest. A jest tutaj coś w tym? Słuchaj, tak, tak, tak. Wejdź, wejdź tutaj ze mną do środka, pokażę ci coś. Niby nic, wydaje się normalny, przytulny domek, ale no. Słuchaj, Palion z bratem Lucyfera wszedł tutaj, zobacz. Chodź tutaj, chodź tu szybko i zobacz, co tu jest. To są jakieś... Ale zbrojownia! Nie wiem, nie mam pojęcia, o czym on w ogóle myśli i co. Ej, on dobra, tutaj... A tutaj coś jest za tym drewnem? Tak, 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 chodź, chodź, szybko, chodź, szybko. Wyjdziemy tędy, tylko zamuruj to, żeby przez spadek nie było przypałem, bo Palion no. Wszedł. Dobra, szybko, szybko i tędy, tędy wychodzimy, tu jest tajne przejście. Oczywiście Palion też o nim wie, no ale szybko wychodzimy. Aha, i to jest, że, to jest wyjście ewakuacyjne, okej, okay, dobra, tak, tak, rozumiem. Tak, to jest wyjście ewakuacyjne. Właśnie, wiesz, no nieraz uciekałem, musiałem, że tak powiem, się tutaj uciekać, o własne życie się walczyć, więc nie było za ciekawie, jeszcze co. Ale teraz, okay, okay. Mówię ci, pokażę ci gwóźdź programu, to co się faktycznie stało. Czy ty widzisz, co tam jest? Tam przed nami, tam daleko. No zamek. Ej, on jest odbudowany, on był ruiną. Słuchaj, ten zamek jest tak odbudowany, ja nie wiem, kto go zbudował. I to nie byłem ja, to nie byłem ja, to nie był Klotz, to nie wiem, kto to był. Wydaje mi się, tego się najbardziej obawiam, że to był właśnie brat Lucyfera, ponieważ ja wchodzę pewnego dnia i to stoi, słuchaj, ja nie wiem, kto to zbudował. Naprawdę, ciary mnie przechodzą, co i jak gadasz? To widzę. No mówię. Dobra, a... O kurde, są te jego flagi. A ty tam byłeś? Byłeś tam? No, na dole nie, no właśnie dlatego teraz tak położyłem fakty, że to chyba jest właśnie jego działalność, no bo skoro on ma takie same flagi, no to ja nie mogę naprawdę się w sobie, ja nie wchodzę pierwszy. Ty, a tu co to jest? To jest jakaś pułapka? Nie, 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 to są spokojnie, tutaj jest żadna pułapka, tutaj po prostu dozowniki takie są, nie wiem w ogóle co to ma znaczyć, to chyba się okay. Zamykało, otwierało jakieś przejście. Dobra, ja dobra. Tutaj, słuchaj, ej, a tu jest skrzynka jakaś. Tak, no właśnie, no w tych skrzynkach, słuchaj, musiałem wykonać zadanie, musiałem wykonać. Tutaj, chodź, czekaj, zobaczymy, czy tutaj jest jego pokój, w którym musiałem wejść, ja cię kręcę. Tutaj była była wiadomość i musiałem, okay. Słuchaj, znaleźć poukrywanych 10 zwiadów. Czekaj, czekaj, instrukcja, jak uratować Klotza. Klotz jest porwany, tak? Tak, dokładnie, słuchaj, i ja go muszę uratować. I słuchaj, tutaj, jak chcesz to sobie przeczytaj, ja to musiałem przeczytać na własnym odcineczku, 10 jabłek śmierci, przeczytaj sobie. Jeżeli chcesz, aby twój przyjaciel przeżył, musisz wykonać moje śmiertelnie trudne zadanie. Znajdź 10 jabłek śmierci, które ukryte są wokół zamku. Masz na to 1 godzinę i jak znajdziesz wszystkie, wrzuć je do studni za zamkiem. Ej, dobra, ale czekaj, i znalazłeś czy nie? Właśnie, no znalazłem tylko 9. Znalazłem tylko 9 jabłek, ale sobie wrzuciłem je do studni. I nie wiem, był tam ten brat Lucyfera i szybko uciekłem po prostu. Jak tylko znalazłem, bo już mi się skończył czas, no szybko już wszędzie szukam. Zobacz, tutaj była jedna jabłko. Drugie jabłko było tutaj, patrz, tu jest jakaś skrzynka w ogóle. Okay. Zaraz ci pokażę. Zobaczymy, czy ty byś, słuchaj, odkrył te jabłka, jak ty taki kozak jesteś, patrz. Nie, ja nie mówię, że jestem kozakiem, ja jestem w szoku, co tutaj się dzieje. Ja nie wiedziałem, że tu tyle akcji się działo. Dobra, tu jest kolejna. A to jest tylko na terenie zamku, czy poza zamkiem też? No właśnie, było też jedno tutaj, było tam, gdzie są, słuchaj, te wszystkie różyczki. Patrz, czekaj, tutaj, tam, w ogóle postawione są, nie wiadomo dlaczego. A gdzie jest ta studnia?
Studnia, już ci pokazuję, za, tu, za o kurde, za. Jest! Chodź tutaj, ja cię kredzę, tutaj była jakaś tabliczka, co on do mnie pisał i zobacz, ta studnia po prostu, ja nie wiem, gdzie ona się kończy, czy ona się w ogóle ma koniec tam w środku. A byłeś tam na dole? Nie, ja tam szybko rzuciłem jabłko i sobie uciekłem i po prostu, ja byłem dalej, po prostu uciekałem stąd, czym prędzej w nogi sobie, bo miałem 9 jabłek i miałem nadzieję, że się nie skapnie ten barwy cyfera i bo myślę, że 10 wrzuciłem, no i może uratuję tego klosa, no i czekam, słuchaj, mam nadzieję, że jutro, no będzie jakaś odpowiedź i mi ten barwy cyfera, no w końcu, no powie, no co mam zrobić, czy tego klosa, że tak powiem, uratuję, czy nie, ja się tutaj boję, tutaj też mi po prostu to miejsce przyprawia mnie o ciarki, słuchaj, co, najlepiej jakby wszystko tutaj zrobić, my uciekamy stąd, ja nie chcę tego widzieć. Dobra, nie, no ja też uciekam, ja tu nie chcę zostać. Ja tu nie chcę zostać, ale dobra, powalona akcja totalnie. A czy ty byłeś w bazie Lucyfera? Nie, no nie było mnie, ja nie wiem. A to, czekaj, to ty nie wiesz nic o bazie Lucyfera tutaj w tym... Nie, słuchaj, ja nic, ja Lucyfera. To chodź! Dobra, to chodź. No chodź, no muszę ci to pokazać, musisz wiedzieć, o co chodzi tutaj, no kurczę. Bo ty mówisz o bracie Lucyfera, a nie wiesz o jego bazie, jaka tutaj jest, a to jest baza, kurczę, najbardziej pokazana tutaj. Co? Ja nie mogę, dobra, ja to muszę sprawdzić, skąd ja tego nie widziałem. Patrz, nie tam widzisz ten posąg? No, ale ty nie byłeś tam pod nim. Nigdy. Myślałam, że to jakiś ktoś narysował ładnie, ktoś się budował ładnie. Nie, to jest baza Lucyfera. To się wystrzegać trzeba tamtego miejsca. Czy to można tam wchodzić? Czy ja jestem tutaj? Patrz, musisz stanąć tu. Gdzie? Tutaj? Tu, no. Spokojnie, przeżyłeś, to tak to wygląda. Dobra, chodź, tutaj. To jest baza Lucyfera, ale Lucyfera już tutaj dawno nie było, ja podejrzewam, że on coś znowu kmini. Bo patrz, tu zostawiłem tabliczki, zero odpowiedzi na te tabliczki. Tutaj coś było, a tu w ogóle o tobie mówiłem, żeby ciebie zostawił, bo ja dostałem jakieś informacje, że coś tam się... Tak, tam jest już koniec, ale czekaj, możemy tam być na dole, chodź, zobaczysz tutaj. Tam jest jego sala tronowa. Naprawdę? Nie wierzę w to. Tylko tu, uważaj, bo tu można wypaść poza świat. Na boki nie schodź. Ojej, czekaj, ja tutaj na szybcie schodzę, to chyba nie mogę wypaść. Tak, na szybcie, na luzie. Patrz. A dobra, przyszedłem. Jak to przyjmuj? Czekaj, tu jest jego sala tronowa. No nie! Co to w ogóle są rzeczy? Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Halo! No ale... Kurczę, powiem ci, już dawno nie widziałem Lucyfera, więc ja tu tak wchodzę na spokojnie, ale nigdy nie wiadomo, kiedy on tu wróci. Może być zawsze taki dzień. Ja się go boję bardzo. Ja mam pełną pieluchę, ja codziennie pieluchę zmieniam, słuchaj, moją, bo naprawdę, no, nie za kolorowo tutaj, nie jest kolorowa ta pielucha, ten jest trochę za bardzo kolorowa. Nie no, jest w sumie bardzo biała, więc chyba dobrze wyprać, chociaż czekaj, wyprasuj się. Czekaj, no dobra, tak, masz, bo ścipuj się bąka i ci lekko pękły te majty z tyłu. Ja cię kręcę. Czekaj, już chyba powinienem to naprawić. O, teraz chyba lepiej jest, nie? Lepiej. O kurczę, faktycznie. Jak ty to załatałeś w dziurę w majtkach, ale dalej masz dziury. Jestem magikiem, słuchaj. Marchewą, ale to. Weź se, załataj marchewą, właśnie. No, załataj sobie marchewą. Dobra, biorę, załatuję normalnie. Dobra, idziemy stąd. Ja tu nie chcę przebywać dłużej. Jednorożca różowego? Dlaczego? Co, ty byś chciał jakiś czarny charakter w formie różowego jednorożca? A czekaj, tu się tędy wychodzi. Nie, już za dużo, słuchaj, za dużo tego człowieka, naprawdę, za dużo, już mi wystarczy. Ja już, mój zielony mózg już naprawdę wystarczy tego wszystkiego, ja tutaj potrzebuję jakiegoś cukiereczka fajnego, zielonego, różowego, a nie jakieś takie literowe, wszystko w ogóle ze zła zrobione. Dobra. Diabły jakieś, nie wiadomo skąd. Naprawdę. Dobra, to słuchaj, akcja jest taka. Musimy zacząć współpracować, trzeba uratować kloca, więc ja o wszystkim też powiem Dave'owi, żeby z Dave'em się zgadać, zgadamy się w trójkę i jakoś będziemy go ratować, więc idź do siebie do domu, ja lecę do siebie i po prostu widzimy się następnym razem. Nie, weź, bo ja mam ziemniaki, ja nie lubię marchewek, wiesz? No dobra, niech ci będzie, słuchaj, ja wybieram te warzywa. Trzym się i słyszymy się za niedługo, pozdro. Dobra, widzowie, ej, to jest totalnie powalona akcja. Tu się dzieje tyle rzeczy na tym palionowie, o których ja nie wiedziałem.
brat Lucyfera okazuje się być prawdą, co oznacza, że on coś tutaj kmini razem z tymi, z tym, żeby dorwać Klosa, już zresztą go dorwał. Teraz nie wiadomo, kiedy zajmie się synem Paliona, a jest jeszcze jedna rzecz, taka, że my dostaliśmy jakąś książkę też jakiś czas temu właśnie a propos syna Paliona, w której była jakaś groźba do niego i tak dalej, więc o tym wszystkim też będziemy informować syna na bieżąco następnym razem. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, widzimy się, no jutro po prostu, jutro. Zostawcie łapkę, subskrypcję, trzymajcie się, pozdrawiam.